witaj. Ciekawą kwestią jest, czy umiesz zatrzymać swoje myślenie na kilka sekund. Czy możliwe jest znalezienie luki w strumieniu myślenia? Odpowiedź możesz znaleźć właśnie teraz. Nie ma sensu próbować zatrzymywać myśli poprzez ćwiczenie siły woli. Nie zalecam na przykład wstrzymywania oddechu. Gdy po wstrzymaniu oddechu zaczniesz oddychać, to myśl powróci do ciebie i to zwielokrotniona. Jeśli nie umiesz zatrzymać swojego myślenia, wiedz, że niewiele osób to potrafi. Przykładowym działaniem pomocowym może być nie wstrzymywanie twojego oddechu, a bycie w świadomości, że oddychasz. Obserwuj swój oddech. Obserwuj wdech, poczuj go, odbierz wszystkimi zmysłami. Potem obserwuj swój wydech. Bądź też świadomości każdej krótkiej przerwy pomiędzy wdechem a wydechem. Weź wdech. Jeżeli chcesz, to wstrzymaj oddech na około 2 sekundy i wydech. Po wydechu jest krótka, naturalnie występująca przerwa. Potem weź kolejny wdech i kontynuuj swój świadomy oddech. Gdy to robisz, to nie myślisz. Dlatego świadomość oddechu to starożytna metoda medytacji. To jest również bardzo przyjemna metoda. Przez kilka najbliższych chwil po prostu obserwuj swój oddech.
Po jakimś czasie możesz zauważyć, że jest poczucie żywości w tle oddechu. Jeżeli szukasz bardzo prostej techniki medytacyjnej, obserwowanie swojego oddechu jest dobrym rozwiązaniem. Dobrą techniką jest też świadomość wnętrza swojego ciała. Te techniki są ze sobą powiązane. Gdy obserwujesz swój oddech, uświadamiasz sobie też pole energii wewnątrz swojego ciała. To rozwiązania bardzo przyjemne, bardzo proste i pełne spokoju. Gdy zdarzy się, że wróci do ciebie myślenie, po prostu wracaj ze swoją uwagą do swojego oddychania. Przebywanie bez myśli jest bardzo cennym nawykiem w codziennym życiu. Kultywuj stan bez myśli. Pamiętaj jednak, by robić to tylko wtedy, gdy nie potrzebujesz myśleć. Połączenie z głęboką rzeczywistością niemyślenia oznacza przebywanie w bezwarunkowej świadomości. W codziennym życiu kultywuj ten stan tak często, jak to jest możliwe. Rób to poprzez znajdywanie krótkich chwil bez myśli w ciągu dnia. Możesz to skojarzyć z oddechem. Najkrótszą taką chwilą jest jeden świadomy oddech, wdech i wydech, w czasie których jesteś osobą bardzo świadomą powietrza wpływającego do ciała i powietrza wypływającego z ciała. Jeden świadomy oddech oznacza, że nie myślisz przez tę krótką chwilę. Gdy nie myślisz, przy jednoczesnym utrzymaniu świadomości, to odnalezienie nowego wymiaru świadomości w sobie. Dla lepszego przećwiczenia przebywania w niemyśleniu, przez kolejną chwilę po prostu świadomie obserwuj swój oddech.